Witam ponownie na moim kanale YouTube. Ostatnio sporo się dzieje. W ogóle będę nawijał do takiego mikrofonu. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, może, bo w zasadzie updateowy dotyczący podcastów, które zbliżają się. Mam nadzieję wielkimi, dużymi krokami na mój kanał. Bardzo dużo czasu zajmuje ogarnianie samemu takich rzeczy. Wiecie, no wszystko sam muszę. To stanowisko na moim Facebooku wrzucałem, na Instagramie, kto nie widział, zapraszam. Piotr Latal Instagram, Facebook. Piotr Latała linkuję w opisie w razie co. A jakbym zapomniał, no to. Wiadomo o co się rozchodzi, i tam studio mi się wydaje, że wygląda spoko. Może tu mi się uda wrzucić zdjęcie takie to właśnie studio podcastowe. Szykuję, szukam rozmówców. To też nie jest takie proste, bo jest cała logistyka związana z przybyciem gościa tutaj. Staram się na razie przetestować to gdzieś tam na ludziach tutaj ze Starachowic. Mam umówionych pewne osoby, ale na razie na następne tygodnie. A chciałbym to zrobić już na przykład w weekend albo po weekendzie i nawet przetestować te kamery, ten sprzęt, to wszystko. No wiecie, sam wszystko to ogarnia naprawdę bardzo dużo rzeczy może nie wyjść i, i, i nawet jak to stanowisko tam gdzieś szykuje, to, to cały czas coś jest takiego, że, że wydaje się, a, podepnę to, tu, tu. I nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i wychodzą różne niuanse, począwszy od w ogóle mikrofonów, nagrywania, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dziękuweczka. Ludziom, którzy tam mi pomagają, tak na odległość, kontaktują się ze mną. Więc, mega, dzięki też za to. Tam pod, czasem coś podpowiedzą. I, I co jeszcze chciałem powiedzieć? W ogóle, no, tak samo z monitorem było. Wziąłem monitor, zamówiłem i odpakowałem go. HP, taki jakiś używany. W ogóle, ciekawostka, zaraz Wam powiem. Dotycząca tego monitora, tutaj może też wrzucę gdzieś monitor i patrzę, a tu pęknięta matryca. I wiecie, najlepszy jest ten moment, kiedy już wyciągasz i już wiesz. Ja, ja to mam tak, ja nawet nie oglądam wtedy, bo ludzie to czasem jeszcze patrzą, jeszcze cudują. Tak samo jak kierowca, który jebie gdzieś tam na ulicy i wychodzi, ogląda, o, o, tu drapie coś. Przywaliłeś i tego, i ja to tylko wziąłem, to odpakowałem i tak matryca jest rozwalona no i, no i tyle i się okazało, że chyba kurier w ogóle ja, jeden błąd to zrobiłem może taki że zgodziłem się na wysyłkę impostem, paczkomatem i mam nauczkę już na dłuższy czas żeby, żeby takich rzeczy paczkomatem ale wydawało mi się, że bezpieczniej inny gościu miał taki monitor też ale pocztą chciał, ja się nie zgodziłem i nie kupiłem od niego, mówię nie, pocztą to tam będzie szło długo, będą tym rzucać i w ogóle, nie? no to wziąłem impostem i, i wcisnął ktoś na siłę nawet w ogóle się nie chciał otworzyć ten paczkomat. Na początku ja nie wyciągałem tam. Taki chłopak to wyciągał z paczkomatu i, i, i mówi, że nawet ta skrytka się nie chciała otworzyć. Ten dzwonił w ogóle na infolinie, dociskał to i, i wziął to. To jeszcze wtedy nie wiedział. Poszliśmy, rozpakowujemy, a tu pęknięta matryca. No i tyle. O tyle dobrze, że ten sprzedający, który nadawał, to już dostał zwrot z wrodzy ja dałem 500 i poszły na razie. OliX mi odpisał, że mogę do impostu co najwyżej pisać, więc złożyłem raport w impoście, Zobaczymy, co z tego będzie. Czy ten? No ale no, ja dałem 500 zł za darmo. Nic nie zrobiłem, ja 500 zł poszło. Więc, więc tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak samo kamerę. Wziąłem jedną. O, mam ją nawet tutaj. Kupiłem taki aparat Sony. Sony XC90, tak? XC90 30-krotny zoom optyczny w ogóle ma, co ciekawe, i też już go sprzedaję. A dlaczego to zaraz wam powiem? Ja kupiłem go za 750 zł chyba na OLX -ie. i dosłownie nawet nie zdążyłem go używać, bo tak problem z kartami. Karta nie taka, oryginalna karta, gdzie, a włożyłem ją, jest w środku, oryginalna karta Sony, tylko 2 giga, no nie? I, i jest ta karta. Tu przyjściówki, cudowałem i tak dalej, a się okazało, nie wiedziałem, że tak jest, że nie wiem, czy każdy aparaty tak mają. On nagrywa tylko 20 minut. Ciągłości ma, potem się wyłącza, stopuje się wideo i jest Elo. I do widzenia nie nagrywa dłużej niż 20 minut. I czytałem na stronie producenta Sony, że to tak właśnie jest. I już obiecałem sobie, że to był ostatni raz, kiedy kupiłem do nagrywania jakiś tam taki tego typu aparat. Teraz to GoPro. Kupię GoPro. Kolega mi pożyczył tutaj na razie GoPro Hero 4. Wiem, że stara, ale naprawdę jarę. A i bardzo fajny sprzęcik też mam tu. E, e, no i co? No i tak szykuje te kamery na te podcasty, bo co najmniej ze 3 e, chce mieć te kamery, te kadry mm. I, I już chyba właśnie lepiej GoPro, to 500 zł sprzedam Kto chce tego Soniaka, okazja za 500 to, to go mogę sprzedać bo, bo mega się zirytowałem, ja nawet tam napisałem w ogóle jaki ja opis dałem ja, Na Eliksie tam, że o, wolę telefon i w ogóle, że to o, cyrki z kartami, z kablami No jak sobie zobaczycie to link dam też do, tej, do tego Eliksa, do tego aparatu no, i właśnie wiecznie, takie cyrki. Monitor nowy kupiłem, i co ciekawe, ten monitor HP znalazłem. znalazłem wpisałem, ja nie wiem, jak ja to patrzym że nowy kosztował mnie 580 zł. Chyba 580 z media ekspert, czy tam skądś przyjechał nowy monitor. Więc no, póki co, to koszta. Tak, no, ja, ja jestem trochę taki, powiem Wam szczerze, że się bardzo napalam. Ja, ja mam taką naturę, że dobrze mi idzie gadanie i taki w ogóle temperament, ale ja nie mam takiej chłodnej głowy. Ja, to, to, kto mnie zna, mam takiego kolegę bliskiego, który czasami pomaga mi ogarniać właśnie jakieś takie elektroniczne rzeczy coś, to ja to od razu, od razu, od razu już, od wszystko, naraz, no nie? No ale widzisz, tak to, widzicie, tak to jest, jeden ma to, drugi ma tamto i dobrze jest kooperować w jakimś zespole, ale ja na razie muszę te YouTube robić sam poszukiwanie gości, no ciężko jest zgrać tak właśnie, żeby logistycznie tutaj ktoś był blisko, przyjechał, nie mogę zaoferować zapłaty, jedynie mogę zaoferować swoje reklamowe zasięgi na moich socialach żeby czyjś profil będzie wrzucony i tak dalej tam bardziej znani ludzie jak mi pisali, no to już chcieli właśnie kasę w razie co, że no a na razie nie chcę tak, no bo nawet nie o to chodzi, że nie mam, w sensie nie mam chyba na takim etapie że komuś na przykład tam wypłacić jakąś garzę za to, bo nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem w ogóle sprzętowo. Więc lepiej przetrzeć szlaki tutaj. Mam już parę osób tu umówionych, niby trzy odcinki na bank, i one się odbędą. Tylko, że w przeciągu może za tydzień, za dwa, mam bardzo fajnego, ciekawego gościa tutaj ze Starachowic. Będzie o sztukach walki, mam nadzieję, jak się uda. Podcast bardzo ciekawy, o 1 i tak dalej. Też jest parę innych osób związanych z tymi rzeczami. Tylko, no muszę to. Logistycznie dopiąć, no nie, no, wiadomo, że to, to ktoś musi przyjechać i tak dalej. Ja studio zrobiłem w, w pokoju, takie specjalne, nie, nie u siebie w domu. To jest taki dom, tam pusty, wyremontowany nowo, i tamto studio udało mi się ogarnąć, że mogę sobie na razie to robić. No i tak, no i co? Taki to update, no nie? no nie bo nie dodawałem, bo naprawdę dużo, dużo rzeczy teraz się dzieje przeróżnych, o, takich związanych z tym kanałem. To wszystko tak jakoś się rozpędziło i bardzo wiele e, rzeczy. Tu ta książka tak samo, teraz się ukazuje, o Jezu, w ogóle jaka historia, o Boże, znowu będzie podcast, bo ja wam to muszę opowiedzieć chyba odnośnie Worda. Słuchajcie, skończyłem tą książkę drugą, czyli kontynuację Cichego Domu za furtką. Proszę bardzo, tu cichy dom za furtką. E, można e, moją książkę nabyć. E, pr, prif na Facebooku najlepiej pisać. E, książka psychologiczna, bo pytacie o czym. To jest moja autobiografia. Mówi o konsekwencjach wpływu ludzi dorosłych e, na nasze wychowanie, e, na kształtowanie się zaburzeń nerwicowo-depresyjnych, nazwijmy to. E, u mnie to głównie nerwica somatyczna. Jak to wyglądało u mnie. E, jak nie wiedziałem, czym jest derealizacja, depresjonalizacja i tak dalej. To wszystko jest tutaj, to jest odpowiedź może dla ludzi, którzy się zmagają z tym. Wiele rzeczy Wam się rozjaśni. Bardzo fajny odzew był, naprawdę nie spodziewałem się. Warsztatowo-literacko to może tam naprawdę jest dużo rzeczy do poprawy, takich ogólnie. Mam lekkie pióro, ale wiecie, nie była tak bardzo dobrze zredagowana ta książka, tak żeby to na tip top było, no to ten. Ale naprawdę nawet nieraz dostawałem wiadomości, że w życiu, wiesz, nie przeczytałem żadnej książki, a tą przeczytałem od razu. Tą przeczytałem od razu i bardzo mnie to cieszy. Pedagodzy zamawiają, naprawdę bardzo się cieszy powodzeniem ta książka i wiedziałem, że jest potencjał w tej historii, bo jest naprawdę fajnie napisana. A teraz kontynuacja wyjdzie za tydzień około. Złożyłem już zamówienie tak samo do druku i uważam, że jest jeszcze lepsze, bo kontynuacja będzie już, będą moje historie. To będziecie mieli odpowiedź jak powstawały te filmiki, bo barnej części skąd ty bierzesz te pomysły. To będzie opisane po prostu moje wszystkie historie. Te historie kołchozowe będą, będą z Holandii, będą takie kulisy, kulisy mojego życia w tej książce, także z takim komentarzem, właśnie satyrycznym i też psychologicznym. W międzyczasie, jak się z tą nerwicą zmagam i uważam, że dużo lepsza i dużo grubsza, bo teraz ta, nowa, ta miała 108 stron, ta, ta kontynuacja będzie miała 230 chyba stron, i tak się uważam, przyłożyłem do tego. Naprawdę ja sam się śmiałem, jak pisałem, a są takie rzeczy, o których nie mówiłem, nikt jeszcze nie wiedział o tym, i w kontynuacji naprawdę mi się wydaje, że taka bardzo fajna podróż i przygoda. Zresztą, jak przeczytacie wstęp, który będę też tam wrzucał, jak już to się ukaże, to mam nadzieję, że on naprawdę was zachęci, bo uważam, że jest bardzo fajnie. I co? No, opublikuję za tydzień, dopiero wszystko, jaki tytuł, jaka okładka, jak już będę miał fizycznie, wszystko to kontynuację będzie można wtedy też zamawiać tej książki. No i właśnie, nie piszcie, czy już można zamawiać, bo nie, dopiero jak już będę miał wszystko, wrzucam na soszale swoje i rusza sprzedaż kontynuacji cichego domu za furtką. <laughs> no. I, I co chciałem powiedzieć, bo ja tak zapominam o tym Wordzie. W ogóle wiecie jakie jaja, możecie się śmiać, naprawdę. Ja wiem, że mój temperament czasem wyprzedza moje umiejętności, jakby w różnych dziedzinach, aspektach i, yy, i tak dalej. I jedną Wam rzecz chcę powiedzieć, Word, pisałem tą książkę i tu już patrzę, że ta licencja wygasała i tak dalej, no nie? I żeby nie było. Ja nie jestem też taki, że nie zgłębiam tematu. Poczytałem wszystko. Czy da się jakoś Worda za darmo? Jakieś zamienniki, programy? Gówno. Według mojego rekonesansu, to Word jest najlepszy do edycji, tak żeby już książkę wysłać w takim sformatowaną w miarę, y, to, to, tą książkę, wyjustować sobie i w ogóle poustawiać hmm, te wszystkie rzeczy. Y, facet mówił, że online, że da się za darmo. Zrobiłem to. Jaka wada? Taka wada, że takie lagi miał online ten Word za pośrednictwem tego konta Microsoft, że to był dramat. To nie wiem, jak dwie, trzy strony piszesz to może ok, ale jak ja miałem 100 stron czy ileś i nawet poprawiałem to czułem te sekundowe lagi. To nie da się tak pracować według mnie. Nawet na takich sekundowych lagach to jest, o Jezu, to jest strasznie to w pracy jest uciążliwe. Mówię, dobra, kupuję licencję, mówię yy, od razu oryginał, mówię, kupuję. I to też chyba nie był taki oryginalny, no bo nie wiem, z tego co patrzyłem, to chyba z 800, yy, taki pakiet kosztuje. Ja kupiłem chyba na Allegro za 300 zł, coś takiego. I słuchajcie, co najlepsze, zacząłem to wpisywać, nic nie działało. Yy, biorę yy, uaktu tą aktualizację, błąd, błąd, cały czas w ogóle cyrki. W ogóle nawet nie przechodziło do tego, nie wiem. I, I co chcę powiedzieć, że w końcu wyszło na to, że, że działało, nie działało, ja już sam nie wiem, bo wziąłem drugi komputer, na drugim to wpisywałem, potem na tym mi działało, a tu miałem starego Worda zainstalowanego, więc go odinstalowywałem i potem się już tak pomotałem, że już sam nie pamiętałem, bo ja też tak mam, że ja, ja szybko się irytuję, nie mam chłodnej głowy, Italiano, nie? I co chcę powiedzieć, no i tak właśnie musiałem tutaj, mm, no... No cuda, no nie? Eee, korzystać z tego 2000, chyba nie wiem, dziesiąty rok, czy któryś w gimnazjum, czy na podstawówce starego Worda bym wziął i wszystko byłoby normalnie. I normalnie wszystko byłoby spoczko, e, i, i, i nie było takich cyrków. Teraz jakieś połączone online, e, logujesz się w ogóle. Po co to? Po co. Nie wiem, Word, pamiętam, chyba 2013 rok, włączałem osobno na kompie, pisałem i robiłem. Nie wiem, ja, ja nienawidzę zmian. Ja dlatego nienawidzę zmian, nienawidzę unowocześnień, czegoś, co działa. Nienawidzę tego, bo mm, no, potem wychodzą takie rzeczy właśnie, no, tak jak z tym Wordem, nie? Więc y, to tak. I patrzcie, jak długo. I ludzie mówią, że godzinny podcast to długo. Kurczę, to w ogóle nie będzie długo. Będzie bardzo przyjemnie i w ogóle. Wywiad z... No dobre, już nie będę tutaj mówił. E, ale i co? E, w razie co, możecie pisać swoje propozycje. Tylko że trzeba przyjechać do Starachowic, trzeba się umówić. Logicznie grupy zawodowe. Ok, wam. czekajcie, lekarze, nie lekarze. No już, idź, no idź. Ej, czajcie, że on zawsze musi wyjść, jak nagrywam te YouTube. Ja nie wiem. Lekarze, jakaś ciekawa historia, pracowałam za granicą, oszukali mnie na bazarze, sprzedawałam stare pomidory. No, takie tematy, wiecie, różne, ale najciekawiej to mi się wydaje: lekarze, prawnicy, jakieś takie, wiecie, zawody, no nie, i, i tak dalej, sportowcy. Tylko, że mówię, no, nie mogę zaoferować graży, przedsiębiorcy, reklamę. Mogę zaoferować na moim kanale reklamę, że po prostu to pójdzie na YouTube, Instagramy i tak dalej, te moje podcasty. Studio jest całkiem spoko, wydaje mi się. Mam nadzieję, że to będzie profesjonalne. A w ogóle, jak trzymam mikrofon, mikrofony, to te stand-upy też tak chodzą za mną. Ale właśnie też tam mi piszecie: Ja nie chcę stand uprawiać, dlatego że to jeździć jak przedstawiciel Hochlanda po prostu po całej Polsce i ja się do tego nie nadaję, chyba. Ja, ja mogę wyjść. Jak mi napiszą, że na Ergo Arena masz wyjść i, i zrobić program, to ja zrobię. Ja zrobię. Tylko raz i koniec. Rozwalę system i, i tyle. Ja nie, nie, nie nadaję się do jeżdżenia po Polsce. Zresztą tak jak tu mówiłem na relacji na Instagramie, mnie by chyba w końcu zaczął irytować. Ja podziwiam cierpliwość, tak jak patrzę się, Rafał opowiada i inni komicy, bo ja chyba już za siódmą jakąś imprezą gdzieś tam mniejszymi i coś to bym miał. Nic nie rozumiecie, w ironii w ogóle, w ogóle jesteście, a mi tak da, już nie będę to mówił, bo znowu będzie, że ludzi wyzywa mi co. Ja bym się zirytował w końcu, pewnie i tak dalej, nie? Także, ten, gdzie on tak szczeka, co on tam wyszedł? Ale fajnie było, bo tak sobie wyobrażam, to, to ten mikrofon sa, sami i wiecie, tam siomanko, witam. I w ogóle ten początek, ten początek jest najlepszy. Ja to nie wiem, jakbym w ogóle zaczął chyba od tego, że kto mnie w ogóle kojarzy? To jest zawsze, to jest taka klasyka. Kto mnie kojarzy? Ty mnie kojarzysz, a skąd mnie kojarzycie? Z TikToka mnie kojarzycie chyba, bo nalegaliście na stand-up. I tam wie, gościu jak już by się zgłaszał i, i, i by się zgłosił, a, ty, 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 to ty mi tego kutasa, to ty mi wysyłałeś, tak? No, no tam na Messengerze wtedy, jeszcze jakby z dupą siedział najlepiej. Nie, no ja mogę improwizować, dobra, ja mogę stand-up improwizować. No ty mi wysyłałeś, mówiłeś jeszcze, że z prysznica wyszedłeś, że, 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 że masz dziewczynę, ale chciałbyś coś zmienić w życiu. To ty byłeś? Tak, bo poznajesz, jakby mi okula... po okularach, te okulary. Wiesz, zaskoczyło mnie wtedy, powiem Ci, żeby, ja wiesz, jakby ja nie mam nic do tego, ale spoko, spoko. Cieszę się, że mnie kojarzycie. Fajnie, <laughs> ale ja, ja były, ale super. No. Mm. Zacząłbym opowiadać. W ogóle zawód komika to jest, to jest ciężki zawód, powiem wam szczerze, naprawdę, bo ja po dwóch latach działalności w social e, mediach to naprawdę znienawidziłem ludzi. Jakbym sobie ułożył jeszcze program, to naprawdę myślę, że dałbym radę. Połowę i tak bym a kapella pojechał, podejrzewam. Ciekawe, czy to bym miał jakieś niedotrzymanie kontraktu, bo połowę ludzie by pospadali z krzesła, z tego co ja mówię, poza programem, podejrzewam chyba. E, ale, ale, ale no nie wiem. Do ty mi wysyłaj. No, fajnie by było. Ej, dobra, kończę. Renderuję ten film. Yy, i, I do usłyszenia. Nie Mam nadzieję, że następny odcinek na YouTubie to już będzie podcast. Podcast z gościem. A wiecie, też będą poważne tematy. Nie będzie tego yy, taki te temat, że wiecie, przyjedzie nie wiem. Yy, jakaś yy, pani, która na przykład ta tylko tańczy na rurze, i wiem, jakbym zaczął już taki podcast. No, muszę ci powiedzieć, że w zasadzie to będzie nasz taki wspólny pierwszy raz. Haha. <laughs> I będę, a tu gość się nie będzie śmiał, e, tak. E, powiedz mi, e, co z odparzeniami poróże. Mm -hmm. e, powiedz mi jeszcze, czy, czy e, haluksy e, to po prostu się nie robią od takiego wiszenia e, jak e, kiloszynki e, w mięsnym na haku. Jak tak z tej rury to krew ci do głowy e, e, spływa, to. Nie dobra. Zapraszam na Instagram Piotr Latal, Piotr Latała, Facebook. W sprawie książki na Facebooku piszcie na że najlepiej a jakiś propozycja, jak jesteście jakimś tam grubym kotletem do podcastu i jesteście w stanie tu przyjechać do Starachowic, ale tak logistycznie, bo wiecie, co też zauważyłem trochę, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo wiadomości to mam takich, tylko aby przyjechać. I to w większości dziewczyny, kobiety i, 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 i czaj już, żeby tylko przyjechać i nie wiem, żeby mnie zobaczyć, dotknąć, a to też nie o to chodzi, bo ja za, od, odpowiadam za to, za logistycznie, za projekt podcastowy, co prawda kanapa. Jestem w pokoju obok. Śmiałem się w ogóle, jak mówiłem, że takie czerwone dać te, te LEDy i poduszki w kształcie serca i muzyka jak chłopaki nie płaczą, jak weszli do tego klubu. I ten Neon agencja Czarny Lotos. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Niebawem pozdrawiam. Cześć.